Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Naglak, producent kabin do maszyn rolniczych, więc jeśli potrzebujesz super komfortowej kabiny do swojego ciągnika, kombajnu bądź też innej maszyny rolniczej, na pewno znajdziesz coś ciekawego w szerokiej ofercie firmy Naglak. Zapraszamy również na stronę magazynu rolniczego Agroprofil, gdzie w zakładce sklep możemy znaleźć czapki z daszkiem, kubki oraz koszulki naszego kanału. A teraz zapraszam serdecznie na materiał. Dzwonił ktoś? Kurier. Jest. Mamy paczuszkę. Paweł Trowczyński. Adresu nie podam. Chodź. Światełko. Zobaczymy. Nóż jak do zabijania. Niszczyć tego, co jest w środku. Widzimy już, od kogo jest przesyłka. Od naszej ulubionej firmy. Firmy Naglak. Gunia już się nie może doczekać, co dostaliśmy, nie? Ojojoj! Ale pięknie zapakowane. Dobra. To chyba trzeba będzie rozwiązać. Na początek piękny kalendarz ścienny. Tu nam już się kończy, więc będzie piękny kalendarz. Odmienimy. O! Tutaj mamy taki kalendarzyk, wisi sobie. Teraz będzie wisiał taki ładny kalendarz Naglaka. Idziemy dalej. Dobrze. Króweczki Naglak, które jedliśmy, jak byliśmy w Czarnej Górze na wycieczce, którą ufundowała nam firma Naglak. Pyszne króweczki. Ja akurat nie lubię, ale wszyscy chwalili. Dobra, idźmy dalej. Mamy gwiazdeczkę. O, bombka Naglak będzie wisiała na naszej choince. Piękna. Okej. Okay. To jest jakiś list, może gratulacyjny. Ładnie, o. A więc. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Merry Christmas, a happy new year. Życzy firma Naglak. Ekstra. I podpisy. Pięknie. Dobra, idźmy dalej. Ale wow. Miodek faceliowy. Facelia ostatnio popularna. Także. No i dalej. Czterdzieści procent
Mazurska manufaktura. Naglakówka. I tutaj jeszcze jedna króweczka. I to dalej. Uhoho. Jabłkówka z cynamonem. 30%. Mazurska manufaktura alkoholi. Polecamy bardzo, ponieważ jak byliśmy w Czarnej Górze, to też udało nam się spróbować tych wyrobów. Bardzo dobre. Polecamy. Nie wiem, gdzie to można nabyć, ale jak coś, to można się do nas odezwać. Postaramy się dowiedzieć, gdzie to można nabyć i skosztować tego, bo naprawdę, naprawdę ekstra. Także co? Mi nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć serdeczne dzięki całej firmie Naglak, na czele z panem Wojtkiem Naglakiem, który jest po prostu, no, głupio mi się robi, że odbieram takie prezenty, ponieważ nie wiem właściwie za co, my tylko zrobiliśmy ciągnik, a oni zrobili nam wspaniałą kabinę, chociaż tak ostatnio sobie myślałem, tylko albo aż, ponieważ no to jak Rafał zbudował ten ciągnik, ile ludzi przy nim pracowało, cała nasza rodzina, tata, mama, mój brat Patryk, który też rzadko jest na filmach, ale bardzo duży tutaj miał wkład, on miał dużo pomysłów, między innymi ten napęd cały, o, kamerzysta nam zakrył obiektyw, cały ten napęd, Mateusz Rakus, firma Blaszka, tutaj właśnie wyświetla wam się jego logo, możecie znaleźć go na Facebooku, przyjeżdżał z Konina ponad 40 km i bezinteresownie pracował przy tym ciągniku, także Mati, wielkie, wielkie dzięki. No i co? Nasi stali bywalce naszego garażu, Jakub Kobus, Kasper Schmidt, Kamil Różkowski też się pojawił. Kto tam jeszcze był? Przede wszystkim nasz wujek Sławek Turkowski, który pospawał wszystkie najgrubsze rzeczy. Nasz tokarz, pan Janusz Ozdowski. Kto tam jeszcze? No co? Pewnie kogoś nie wymieniłem, ale jak coś, to po prostu no nie sposób wszystkich ludzi spamiętać. Pozdrawiamy też serdecznie magazyn rolniczy Agroprofil, który w sumie też był jednym z pierwszych ludzi, którzy się zainteresowali w ogóle naszym kanałem. Także od nich też dostaliśmy bardzo dużo fajnych gadżetów. Pozdrawiamy serdecznie i co? Widzimy się w nowym roku pewnie. Siema!